Witam Państwa w kolejnym odcinku na kanale Ciekawe Podróże. Dzisiaj jedziemy właśnie pociągiem do Stambułu, największego miasta w Turcji, w Europie oraz 13 największego pod względem liczby ludności miasta na świecie. Zatem zapraszam do oglądania. Po niezbyt długiej podróży tureckim pociągiem dużych prędkości, która to podróż dawała widoki na turecką prowincję, dotarłem wreszcie do rzeczonej metropolii. Metropolia licząca ponad 16 milionów mieszkańców. Pociąg przywiózł mnie i innych pasażerów na stację położoną w części azjatyckiej. Dobra, moje miejsce noclegu znajduje się w części europejskiej. Jak rozeznałem, muszę przejechać pociągiem w kierunku Halikali, czy jakoś tak to się nazywa. W Stambule możemy skorzystać z autobusów, z metra i z kolejki Marmaray. To Marmaray jest jedynym środkiem transportu szynowego, który przemieszcza się pomiędzy częściami Stambułu. Z części europejskiej na azjatycką. Po prostu przejeżdża i vice versa, po prostu przejeżdża pod Bosforem. Kogoś tu chyba poniosła fantazja, żeby stację metra lokować na środku mostu, ale z turystycznego punktu widzenia, z punktu widzenia turysty, no widok jest przedni. Generalnie pierwszy raz w swoim życiu jestem w mieście powyżej 10 milionów mieszkańców. Ta akurat ma 16, czyli jest dużo powyżej. To jest 10 milionów mieszkańców plus ponad 3 Warszawy. Więc to tak dla obrazu. I kurde, to no niesamowite wrażenie. To się ciągnie po horyzont i w zasadzie wszystko jest zabudowane. Domek na każdym centymetrze. Akurat hotel mój się znajduje w niezaciekawej, znaczy no nie najładniejszej okolicy, ale już tam widać w oddali, że no będzie co robić przez najbliższe parę dni. Zrzucam rzeczy i lecę, bo szkoda czasu. Bo nie mam też go przesadnie dużo na to miasto niestety, więc trzeba się zbierać. Wchodzimy zobaczyć błękitny meczet. Jak niebieski, jak biały, można powiedzieć, ale to tam mniejsza o to. Błękitny meczet. To wspaniała budowla w Stambule, zbudowana z polecenia sułtana Ahmeta I. Budowę meczetu rozpoczęto w 1609 roku i jest ona jednym z najwspanialszych przykładów klasycznego okresu sztuki islamskiej. Meczet, który został wzniesiony na polecenie sułtana, który w momencie rozpoczęcia jego budowy miał dopiero 19 lat, miał przykryć swoim majestatem, swoją potęgą stojącą w pobliżu Hagia Sofia, gdyż Hagia Sofia była jeszcze pozostałością po Bizancjum, służyła wcześniej jako kościół i stąd ambicja osmańskich urzędników, aby to przebić. Meczet posiada aż 6 minaretów. Minarety to są, prawda, te wieżyczki, które widać po bokach. Jedna z nich, o co właśnie widać na nagraniu, znajduje się w remoncie. Otoczony, plac główny tego meczetu otoczony jest krużgankami wspartymi na 26 kolumnach i przykryty sklepieniami w postaci 30 kopu. Zwiedzić błękitny meczet od środka można za darmo. Niestety mi się dokonać tego nie udało, gdyż trafiałem tam w nieodpowiednich godzinach. Wejść do meczetu się nie udało z prozaicznego powodu. Miałem zawsze, jak miałem okazję do niego wejść, miałem na sobie krótkie spodnie, a w krótkich spodniach nie wolno wchodzić do meczetu. W Turcji jest to ściśle przestrzegane. Ale z długich spodniach wybrałem się w piątkowy wieczór. Wejść do środka się nie udało, gdyż w piątkowy wieczór trwały modlitwy, gdyż jest to dzień święty dla muzułmanów. Ale za to mogłem posłuchać modlitw, które się w tym meczecie odbywały, że tak powiem, z bliska. Tutaj mam to nagrane nawet. A tutaj możemy podziwiać błękitny meczet w całej jego okazałości. Tutaj przy samym Blue Mosque, błękitnym meczecie, bo to jest po angielsku się nazywa Blue, a to się po polsku nazywa błękitny. Jest taki fajny deptak, dosyć szeroki. Nie czuć tłoku aż takiego na tym deptaku, mimo że znajdujemy się cały czas w 16-milionowym mieście. I tak wygląda Hagia Sofia. Jest naprawdę, robi duże wrażenie. Jest ona bardzo dużą świątynią. Historia tej świątyni jest taka, że początkowo był to kościół
za czasów Konstantynopola, a potem został przekształcony w meczet. Potem stał się Muzeum Obu Kultur, a teraz już niedawno, parę lat temu, z powrotem została przekształcona na meczet. Zatem ona zmieniała swoje funkcje. Obecnie jest z powrotem meczetem. Tak to wygląda. Odszedłem trochę od głównego tutaj placu. Chciałbym zobaczyć teraz Bosfor, czyli bezsprzecznie granicę między Europą a Azją. Niedyskusyjną taką, bo w paru miejscach jest ona dyskusyjna, gdyż jest to granica głównie kulturowo-polityczna. Tutaj jest pewna. Jest i proszę Państwa, Bosfor. Tam jest, tu on się w sumie zaczyna dopiero. Biegnie tam. I tam jest właśnie Bosfor. Jak będziemy szli tą promenadą, to on będzie coraz węższy. Oczywiście on tam, jak się kończy po tamtą stronę, na północ, to się zaczyna Morze Czarne za Bosforem po tamtej stronie. Tam się zaczyna Morze Czarne, tam jest strona północna, wyjście północne. Tu jest wyjście południowe i zaczyna się Morze Marmara. A za Morzem Marmara zaczyna się Morze Śródziemne. Nie no, super tu jest, nie ma co mówić w ogóle. Piękne widoki z nad Bosforu na jego inne strony. Wygląda to przecudownie. W ogóle ludzie plażują na tych kamieniach, można tak powiedzieć. Co jest ciekawe i średnio bezpieczne. Nawet wchodzą do wody w tych miejscach, co już w ogóle jest średnio bezpieczne, bo widać, że może dosyć wzburzone. Tam statki pływają, no ja bym nie wszedł na pewno tutaj do wody. Ale jak widać, miejscowi ryzykują, żeby się wykąpać w Bosforze. Ale dosyć czysta woda w tym Bosforze, jak na to ile statków tu pływa, trzeba przyznać. Tam widziałem, goście wyławiali jakieś rozgwiazdy, małże z wody, jakieś muszelki takie wyglądające egzotycznie. Więc jest ciekawa fauna morska tutaj, w tym Bosforze. Kogoś tak z taką rurką nurkował i wyławiali takie rzeczy. Widziałem. No. No i słońce już prawie całkowicie zaszło nad Stambułem. Jest fajna, przyjemna temperatura teraz. Fajnie było podświetlane meczety. Przyjemnie jest wieczorem tutaj też. Tutaj wszędzie jakieś lody sprzedają. Kukurydzę pieczoną, czy tam prażoną, czy jaką tam. Także sprzedają tutaj wszędzie. Wszedłem sobie po drodze do tych głównych atrakcji turystycznych, do meczetu Sulejmana, który jest w sumie dosyć podobny do błękitnego meczetu, chyba tylko jest trochę mniejszy. A jak już mam długie spodnie, to chyba wejdę jednak. Zobaczymy od środka. Meczet Sulejmana od środka się tak prezentuje. Meczet Sulejmana to kolejny z meczetów zbudowanych w obrębie murów miejskich Konstantynopola, teraz możemy powiedzieć Stambułu. Meczet ten był budowany w latach 1550-1567, czyli jest on meczetem starszym niż pokazany wcześniej w filmie Błękitny Meczet. I całość można zwiedzać za darmo. Tak to tutaj jest. Do czego oprócz bardzo wysokich kosztów zwiedzania, o czym zaraz, trzeba się przygotować w Stambule? No na pewno na dużą zmianę wysokości przy przemieszczaniu się po mieście. Widzę, że w sposób niezamierzony trafiłem na Grand Bazar. Chciałem go zwiedzić w późniejszym czasie, no ale tak mnie tutaj mapy pokierowały. Więc tak wygląda Grand Bazar w Stambule.
dużo złota, dużo biżuterii. Tutaj chyba prawdziwe akurat. W przeciwieństwie do takich stanowisk targowych, które są za mną, które minąłem, gdzie były podróbki, to tutaj mamy prawdziwe raczej już rzeczy. Wielki bazar w Stambule, zwany także bazarem krytym, to miejsce handlu w Stambule, czyli w największym tureckim mieście. Jest jednym z największych tego typu obiektów w Turcji, zajmuje on powierzchnię około 30 hektarów i ma 61 ulic z około 3,5 tysiącami sklepów oraz 22 bramy. Zwiedzanie Stambułu to niestety ceny szwajcarsko-norweskie bardziej. Jeżeli chodzi o atrakcje, jeżeli chodzi o spanie albo jedzenie, to oczywiście nie. Postanowiłem kupić Stambuł Tourist Pass, ale niestety to nie jest takie proste. Do niektórych atrakcji trzeba osobno załatwiać bilet. Takie niekoniecznie fortunne określenie z mojej strony. Ja tego biletu nie musiałem kupić, tylko musiałem pisać do administracji tego Stambuł Tourist Passa, żeby przesłali mi odpowiedni kod QR, z którym bym musiał wejść. Bilet był w cenie. No i faktycznie kolejkę ominęliśmy. Jesteśmy w środku. Jest bardzo fajnie chłodno. W odróżnieniu od sytuacji na dworze. Po przejściu przez kasę biletową, bilet zakupiony online faktycznie daje możliwość ominięcia kolejek, znajdujemy się w przyjemnie chłodnych cysternach bazyliki. Innymi nazwami stosowanymi do określenia tegoż obiektu to także zatopiona cysterna, podziemna cysterna. Takie oto nazwy też możemy spotkać. Jest to największa z kilkuset starożytnych cystern, czyli sztucznych zbiorników na wodę, które znajdowały się w Konstantynopolu, no współcześnie na to miasto nazywamy Stambuł. Cysterny owe znajdują się w okolicach Hagi Sofii. Zbudowane zostały w VI wieku naszej ery. Na pewno po roku 532, gdyż stoją one na miejscu świątyni Eliasza, która właśnie podczas powstania Nika w 532 roku naszej ery została zburzona. Głównym zadaniem tych cystern było zaopatrywanie Konstantynopola w wodę. To zadanie pełniły one głównie podczas trwania Konstantynopola bizantyjskiego, gdyż najeźdźcy Turcy osmańscy woleli spożywać wodę bezpośrednio z akweduktów z tego względu aż do połowy XVI wieku owe cysterny uległy zapomnieniu. Jak możemy dowiedzieć się z wycieczki z przewodnikiem po pałacach sułtana, Turcy wykorzystywali jednak wodę zgromadzoną w tych cysternach do podlewania ogrodów, wspaniałych ogrodów, które mieściły się w tych pałacach sułtana. Jednak w latach 1544-1550 do Stambułu przybył holenderski podróżnik Gilles, który przyjechał do miasta w celu poszukiwania śladów bizantyjskiej świetności metropolii. Będąc w okolicach Hagi Sofia, zauważył, że mieszkańcy wydobywają wodę przy pomocy wiader z niedużej głębokości, z otworów w ziemi, przypominających studnie. Na załączonym obrazku widać rzeźbę meduzy, które stanowią podpory kolumn. Wracając do historii holenderskiego podróżnika, odkrył on, iż mieszkańcy ze studni wyławiają także ryby, które ponoć to ryby występują w cysternach bazyliki aż po dziś dzień. I wówczas wspomniany holenderski podróżnik postanowił wpłynąć do środka cystern bazyliki i odkrył właśnie tą wspaniałą pozostałość po czasach świetności Bizancjum, po czasach świetności bizantyjskiego Konstantynopola. Jednym co doskwiera przy zwiedzaniu tej wspaniałej budowli jest cena, która na dzień dzisiejszy wynosi 117 zł oraz tłum ludzi, którzy też chcą ten cud architektury odkryć. No już niestety zwiedzanie tego dobiega końca. No piękne miejsce, ale no strasznie drogo tu jest. Ja tu byłem, nie wiem. A nie mam zegarka. Tu byłem z pół godziny może i za to stówę kasują, także no to nie jest moim zdaniem cena dopasowana. Zwłaszcza, że tu jest Turcja, nie Szwajcaria. I za tą stówę można być tutaj ile się chce.
Można tam robić dowolnie zdjęcia, tylko nie można dotykać nic poza tymi poręczami, no i nie wolno chodzić poza miejscami wyznaczonymi w sumie. I wchodzi się w tym budynku, wychodzi się w tamtym. Jest to ogromne, znaczy no to akurat nie okazuje ogromu tego kompleksu podziemnego, bo tam wyjście i wejście jest mało oddalone, ale no jest to spory kompleks podziemny. Idziemy teraz do Topkapi Palace, chyba tak to się nazywa. Jest to pałac pierwszych sułtanów, zbudowany już na gruzach Konstantynopola. I tam też jest zwiedzanie wykupione, zatem się kieruję do niego właśnie, bo mam na 13, jest już tam 12 z minutami. Generalnie na ulicach Stambułu można kupić takie oto ważanki. Jest to całkiem dobre. Alternatywnie można kupić kukurydzę, której, taką w kolby, której ja nie lubię za bardzo, więc idę w obwarzanki zawsze. A cena to samo, około 30 lir. Więc to tak to się prezentuje cenowo. Dobra, jestem przed pałacem, mam jeszcze 15 minut do startu mojej wycieczki. No masakra z tymi formalnościami jest. Myślałem, że jak kupię tego pasa, to będzie trochę łatwiej jednak, ale no... No potrafi to doskwierać, no trzeba dużo załatwiać, tutaj trzeba było kontakt mailowy z gościem utrzymywać z pomocy technicznej, żebym dostał na maila bilet do tej cysterny bazyliki. Tutaj musiałem iść jeszcze osobno, żeby dostać jakiś bilecik na wycieczkę, to jest z przewodnikiem, tak, do tego pałacu. To jeszcze ten. Mam nadzieję, że następne atrakcje z tego, co goś pisał z pomocy technicznej, są takie bardziej proludzko rozwiązane, można powiedzieć. Jeśli chodzi o zaopatrzenie dawnego Konstantynopola w wodę, to istnieje jeszcze cysterna Teodozjusza, ale tego chyba nie ma w tym pakiecie turystycznym, co mama kosztuje 715 tych lir, więc se chyba odpuszczę. Ale to taka ciekawostka, że były dwie, a nie jedna. To jest w ogóle wejście do Hagi Sofii chyba. To też kosztuje stówę wejście. Ponad stówę, 35 euro, to jest ponad 120, więc... Naprawdę wstępy są tutaj koszmarnie drogie. Naprawdę. Trzeba przygotować kasę na pewno na to. Brama w remoncie, niestety, to jest tylko taka płachta. Jakby emitująca. No i to by było tyle. Na razie ze zwiedzania Stambułu. Materiału jest dużo więcej, ale już w tym odcinku nie chciałem wchodzić w Topkapi Palace, bo to by odcinek rozciągnął już do bitych pół godziny. Także w tym momencie kończymy. Zapraszam do subskrypcji kanału, po część drugą Stambuł, a może i trzecią, zobaczę na ile to podzielę. W każdym razie zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia i cześć.